Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Video Tech. i dzisiaj taki troszeczkę warsztatowy odcinek, jak zamontować dodatkowy monitor, można tak powiedzieć wyświetlacz w naszej obudowie, żeby móc na nim monitorować parametry pracy naszego systemu komputerowego. Zapraszam do oglądania. Naszą listę zakupów zaczynamy od wyświetlacza. Ja wybrałem wyświetlacz 5 calowy z obudową, ze złączem HDMI, bo to jest ważne. Musimy mieć jak wpiąć ten wyświetlacz do naszej karty graficznej. Tych wyświetlaczy jest cała masa na Allegro w zakładce elektronika, części lek wyświetlacze i graficzne. Jest tego naprawdę sporo. Można sobie wybrać w dowolnej wielkości, rozmiarów, wyposażenia, obudowy, wszystko co tam sobie życzycie, a jeżeli okaże się, że jest za mało, to dużo tych wyświetlaczy możecie znaleźć na AliExpressie i też na stronie GearBest w Chinach. Także też można tam zakupić. Ten wyświetlacz, który ja kupiłem, kosztuje 189 zł razem z obudową. Generalnie on jest przeznaczony oczywiście do Raspberry, Natomiast ja go wykorzystałem, nie ma w komplecie, sam wyświetlacz, natomiast ja go wykorzystałem właśnie do tego, co widzieliście. Ten cały komplet dostajecie Razem z wyświetlaczem, razem z tą obudową. Więc można to ładnie przygotować, żeby to wyglądało nie tak jak teraz, bo tak wygląda goły wyświetlacz bez obudowy, tylko żeby to miało faktycznie ręce i nogi i miało ładną białą obudowę, pod warunkiem oczywiście, że wasza obudowa jest biała. A jak nie, no to szybko kupujecie spreja pod kolor waszej obudowy i lecicie z tematem. Także do wyboru, do kolorów są mniejsze, tańsze, są większe, siedmiocelowe, droższe, można to zamontować tak, gdzieś u mnie za szybą, bądź też. Zamontować sobie w jakimkolwiek innym miejscu, nawet tak jak w tym momencie, postawić go gdzieś na biurku i za pomocą dłuższych kabli niż ja kupiłem mieć na biurku monitoring naszego komputera, niekoniecznie musimy to oczywiście umieszczać w naszej obudowie to jest tylko propozycja taka, bo to akurat tak fajnie i ciekawie wygląda wyświetlacz za szybą naszej obudowy do tego kupiłem moi drodzy taki właśnie przewód który okazał się jeszcze niestety kątowo w drugą stronę odwrócony on mnie kosztował 12 zł niecałe w, dosyć gruby w ładnym materiałowym oplocie biało-czarny pasowałby idealnie ale niestety kąt niestety no nie ten to jest przejściówka USB 2.0 do podłączenia do naszej płyty. Żadnej filozofii z podpięciem tego nie ma. Pasuje do wszystkich płyt, także tutaj nie ma żadnego problemu. 6 zł, więc cały komplet nie licząc wysyłki oczywiście kosztuje nas około 200 zł z groszami. Myślę, że całkiem spoko cena. Jak na to, że mamy dodatkowy wyświetlacz, prawie drugi monitor, możemy go umieścić w naszej obudowie, bądź też tak jak mówiłem wcześniej, postawić na biurku. Od tej strony wyświetlacz nie jest przykręcony. Co prawda tutaj są, jak widzicie, sanki od dysku od podstawki do dysku 2,5-calowego, którą wykręciłem. E, natomiast nie przeszkadza to w zamocowaniu wyświetlacza. Mógłbym go nawet przesunąć bardziej w tę stronę, gdyby nie nieszczęśliwy kabel HDMI. Ja wiem, że można było to zrobić można to zrobić lepiej, ładniej i owszem, ja też się starałem tak zrobić. Nawet zanabyłem taki kabel kątowy, nawet w takim ładnym kolorze biało-czarnym, żeby go właśnie tutaj wpiąć, co o wiele ładniej by wyglądało niż ten czarny kabel, HDMI, ale niestety nie zwróciłem uwagi na jedną rzecz kupując, że wyjście z wtyczki HDMI jest odwrócone w drugą stronę. W wyświetlaczu jest to wejście zrobione na odwrót, czyli wpinając kabel do wyświetlacza, sterczałby on po prostu z tej strony. Także już nie, bawa, nie bawiłem się w kupowanie kolejnego kabla, tylko zainstalowałem, podłączyłem za pomocą zwykłego kabla HDMI ten wyświetlacz do komputera. Jest też złącze USB Power w tym wyświetlaczu, do którego musimy które musimy wpiąć, żeby wyświetlacz mógł nam się podświetlać, żeby cokolwiek było widać na ekranie, żeby podświetlenie wyświetlacza działało. Jak to jest podpięte? Już Wam za chwileczkę wszystko pokażę. Sam wyświetlacz, jak powiedziałem, jest tylko osadzony w obudowie. Nie trzyma się absolutnie na niczym, nie jest przyklejony. Zabezpieczyłem tylko tutaj śrubki plastikowe, nakrętki plastikowe, taśmą papierową, żeby nie porosowały mi obudowy. Wypnijmy go. Generalnie z tyłu to jest wyświetlacz z obudową. Tą folię taką brązową, papierową można zdjąć i wtedy będzie, tak jak z przodu, ramka cała biała. Z tyłu też będzie cały biały, ale generalnie z tyłu jest niewidoczny, więc zostawiłem tak jak jest. Mamy wyjście HDMI z tego wyświetlacza i mamy dwa wyjścia micro usb Jedno służy do zasilania, to o czym mówiłem przed chwilą, i długie, drugie służy do zasilania dotyku, ponieważ ten wyświetlacz jest też dotykowym wyświetlaczem i możemy go również używać, na przykład, montując na zewnątrz obudowy, do sterowania za pomocą dotyku. Też nie ma żadnego ja akurat z tego zrezygnowałem. Chciałem, żeby był to wyświetlacz statyczny w mojej obudowie i informował tylko o parametrach pracy mojego systemu, więc absolutnie dotyk mi tutaj jest niepotrzebny. Kabelek HDMI wyprowadzamy i łączymy z, kable, z wejściem w naszej karcie graficznej. Ten wyświetlacz po prostu będzie działać jako drugi monitor. Natomiast kabel micro USB, który jest dołączony do monitora, i wygląda w ten sposób. Z jednej strony ma końcówkę micro USB, a z drugiej ma zwykłą końcówkę USB. To było w komplecie razem z tym wyświetlaczem, monitorem, zwał jak zwał, podłączyłem do mojej płyty głównej do wejścia USB na płycie głównej, żeby dostać zasilanie. Jakim kabelkiem to zrobiłem? Ano, zakupiłem na Allegro za chyba 6 zł przejściówkę z wejścia właśnie na płycie głównej, 4 5-pinowy kabel, ale on pasuje też do 4-pinowego wejścia na płycie głównej. Po prostu ten najgrubszy czarny przewód jest poza wtyczką, nie wpinamy go wtedy w płytę główną, a z drugiej strony jest ta redukcja na normalną wtyczkę USB 2.0. Taki kabel za 5 chyba 90 zł kupiłem na Allegro, generalnie wysyłka wyszła drożej niż sam kabel kosztował. Więc kabelek od monitora wpinamy do tej właśnie przejściówki. O, I przejściówkę wpinamy do naszej płyty głównej, i mamy już zasilanie naszego wyświetlacza, naszego monitorka. No i wyjście wyświetlacza HDMI, wyjście łączymy kablem wewnątrz obudowy. Z wejściem w naszej karcie, z wyjściem w naszej karcie graficznej. Z racji tego, że to jest RX570, on ma tylko jedno wyjście HDMI. No, musiałem sobie mój monitor, który nie ma display porta, wpiąć przez DVI do karty graficznej. Ta obudowa S340 Elite jest na tyle fajna, że ona tutaj z tej strony pod portami ma taką szczelinę, wycięcie takie w obudowie, przez które bez problemu przechodzi właśnie kabel HDMI z wtyczką. Włącznie, nie trzeba nic kombinować, wystarczy go przełożyć. Jeżeli wy nie ma takich przelotówek w Waszej obudowie możecie oczywiście wykręcić jeden ze śledzi gdzieś tam na dole i puścić sobie kabel HDMI wewnątrz, żeby wychodził nam przez śledzia i łączył się z naszą kartą graficzną. Generalnie nie ma tutaj żadnej filozofii. Monitorek składa się z yy, samego wyświetlacza, który jest, tak jak mówiłem, w obudowany tym białym plastikiem, który jest skręcany w tym przypadku akurat na takich plastikowych śrubkach z nakrętkami. Są dystanse też dołączone w komplecie, żeby nie ścisnąć tej płyty głównej wyświetlacza PCB, wyświetlacza z wyświetlaczem w środku i żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i taki wyświetlacz montujemy w komputerze. Tu jest zastosowany wyświetlacz 5-calowy. Ten wyświetlacz ma 5 cali, natomiast są od 4 cali do 7 cali. Wszystko zależy od tego, w którym miejscu w obudowie chcemy umiejscowić ten wyświetlacz. To takiej wielkości wyświetlacz powinniśmy dobrać do swojego komputera, żeby to wyglądało ładnie i estetycznie. Oczywiście można kupić tańszy wyświetlacz bez tej ramki. On kosztuje parę złotych taniej, ale ten kosztował, jak widzieliście, 180 złotych około więc też nie ma tragedii. Całość generalnie zamyka się z kablem HDMI w granicach około 200 zł, więc myślę, że jak na taki future, jak na drugi wyświetlacz, czyli praktycznie pełnoprawny monitor oczywiście o mniejszych rozmiarach niż nasze gamingowe monitory czy też inne monitory, które posiadamy na naszych biurkach, całkiem sprytne rozwiązanie i na pewno po pierwsze dodał uroku, po drugie w trakcie pracy posiadając jeden tylko monitor, możemy non stop Monitorować parametry naszego komputera, obciążenie i co najważniejsze temperatury, szczególnie jeżeli mamy procesory podkręcone. Nie musimy w tle uruchamiać dodatkowego oprogramowania. Oczywiście uruchamiamy KAMA w tle od NZXT, natomiast nie musimy jeszcze dodatkowo uruchamiać e, na przykład HW-Info, e, GPUZ e, i dodatkowych programów e, MSI After i dodatkowych programów też do monitorowania. Wystarczy jeden, który będzie tym wszystkim zarządzał i pokazywał nam wszystkie potrzebne informacje. Myślę, że całkiem sensowne rozwiązanie. W celu zobrazowania wam sytuacji tutaj mamy wyjście z DVI mojej karty, a tutaj mamy nasz wyświetlacz podpięty przez HDMI do naszej karty. Jak widzicie, obraz jest, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze. Obraz jest. O, mam myszkę teraz na małym wyświetlaczu, a teraz mam myszkę na monitorze. Obraz jest rozciągnięty, jak to w przypadku Windowsa bywa. Mamy jeden duży pulpit, z czego ten wyświetlacz. Jest mały, więc mamy tutaj na nim mały pulpit, ale nie o tym. Moi drodzy, odpalamy Kama. Kama można pobrać ze strony NZXT. To jest darmowe ich oprogramowanie. Nie musimy się tam rejestrować, logować ani nic robić. Wystarczy pobrać i zainstalować na naszym komputerze. I po odpaleniu Kama mniej więcej wygląda to w ten właśnie deseń. Możemy sobie zmienić skórkę z białej na nocną ciemną. Myślę, że ta ciemna lepiej wygląda zdecydowanie. Na naszym wyświetlaczu nie rzuca się tak w oczy i nie razi po oczach, szczególnie w nocy. Na pierwszym ekranie mamy parametry pamięci, dysku, karty graficznej i procesora. Z racji tego, że ten mały wyświetlacz jest dosyć mały, jak widzicie, o, ja go teraz przenoszę tutaj, na tym pięciocalowym, przynajmniej u mnie, wyświetlaczu mamy możliwość monitorowania, raczej widzimy tylko parametry dotyczące procesora, jego pracy, temperatury, obciążenia taktowanie i prędkość wentylatora oraz widzimy też te same parametry dotyczące karty graficznej. Myślę, że to wystarczy. Jeżeli ktoś kupi większy 7-calowy wyświetlacz, to będzie miał na dole jeszcze ten pasek dotyczący ilości zajętej pamięci i też naszego dysku. Ale generalnie według mnie te dwa parametry są najważniejsze: procesora i karty graficznej. Oczywiście tak jak mówiłem, i tak jak pewnie wam jeszcze powiem, można tutaj używać jakiegokolwiek oprogramowania, cokolwiek wam tylko przyjdzie do głowy. Możecie w ogóle używać ten wyświetlacz do jakiegokolwiek innego celu, ale ja akurat pomyślałem, że będzie to fajna, fajny przykład na monitorowanie parametrów naszej, naszego komputera w sposób inny niż patrzenie się w odpalony program tutaj program sam się wyświetla na dodatkowym małym wyświetlaczu nie musimy jej nic alt tabować żeby sprawdzić jakie w danym momencie mamy obciążenie procesora karty graficznej i jakie są też temperatury a tak wygląda efekt końcowy moi drodzy powiem wam że podoba mi się jest to taki dodatkowy bajer dodatkowy urozmaicenie naszego komputera ale też pomocna rzecz możemy cały czas monitorować prace naszych podzespołów, temperatury, prędkość obrotową wentylatorów, obciążenie procesora, obciążenie karty graficznej, wszystko to co ustawimy sobie w programie CAM od NZXT. Oczywiście można używać innych programów Natomiast wydaje mi się, że ten kam jest taki najbardziej graficzny, dopasowany właśnie do tego wyświetlacza. Nie można go rozciągnąć do pełnej wielkości, przynajmniej tego wyświetlacza, nie można też przewinąć go w dół niestety, jest mało kustomizowane co do wielkości okna, w którym to jest wyświetlane. Natomiast wszystko zależy od tego, jakiego wyświetlacza oczywiście użyjemy i może być tak, że znajdziecie inne są do monitorowania komputera, bardziej odpowiadający Waszym wymaganiom i tego i temu, co potrzebujecie, bądź też wykorzystacie ten wyświetlacz w zupełnie innym celu, na przykład nie wiem, do podglądu kamery monitoringu bądź też w jakimkolwiek innym celu nie wiem, tak strzelam można oczywiście odtwarzać film na YouTubie na tym wyświetlaczu bo on działa po prostu jak normalny monitor tylko, że o niskiej, małej rozdzielczości no i niskiej również moi drodzy, ode mnie to tyle mam nadzieję, że ten film Taki warsztatowy Wam się podobał? Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę. Postaram się wrzucić do opisu pod filmem linki do podzespołów, z których korzystałem przy budowie tego centrum informacji o naszym systemie. Znajdziecie tam również linki do wszystkich podzespołów, które widzicie w tym testowym komputerze, szczególnie o NZXT NZXTS340 Elite ponieważ ona ma ten fajny przepust z tyłu, ale tak jak powiedziałem wcześniej, niekoniecznie musi być taka dziura w obudowie, żeby tamtędy wypuścić kabel HDMI. Można użyć również jednego ze śledzi tylnych, ale wiem, że na tyle jesteście pomysłowi, że na pewno sobie z tym dacie radę. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, w wideoblog tech.